tvpodkarpacie.pl. 10 marca 2015 roku hokeiści Ciarko PBS Banka Hasanok podejmowali GKS Tychy w pierwszym meczu półfinału Polskiej Hokej Ligi. Przed rozpoczęciem pojedynku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego ojca zawodnika gospodarzy Macieja Mermera. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Yeah!
najlepszym zawodnikiem meczu wybranym przez kibiców za pomocą pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji hokejowej został Michael Cichy. It's a good start. Game one's always nice to get under your belt, especially at home. You don't want to be facing a chance to split at home. So it was a good win for us, and I think the whole team played well. A lot of them were just teammates getting the puck to the right spot, and I just happened to be the lucky one to put them in. So couldn't do it without all the guys in my line today. So I think hat-trick really doesn't mean nothing without them. Ciekawy hokej dla kibiców, szybki hokej. Wiele okazji z obu dwóch stron, ale przewagiśmy grali bardzo dobrze dzisiaj, ale to jest tylko jeden krok. A jutro nas czeka ciężki mecz, drugi mecz, ale ja jestem zadowolony. Przegraliśmy pierwsze spotkanie z serii 7. Dzisiejsze spotkanie było wyrównane. Stanął po prostu był drużyną skuteczniejszą, szczególnie w grach w przewadze, gdzie zdobyli 4 bramki. Generalnie druga tercja, w której doszliśmy ich na 2-2. Tracimy bramkę w liczebnej naszej przewadze. Nic, no, skuteczność Sanoka o te kilka sytuacji większa i szykujemy się na jutro. Jutro jest kolejne spotkanie, które musimy wygrać i tak do tego spotkania podchodzimy. To jest playoff, a tam każdy faul, każde 2 minuty, każda kara gra bardzo ważną rolę, a takie specjality jak jest osłabienie albo przewaga gra bardzo dużą rolę w playoffie. To jest nowy dzień, jutro wszystko zaczyna się od nowa. Sanok wygrał pierwszy mecz, ale jeszcze to nie jest koniec. Gra się do 4 i bardzo liczymy na to, że jutro wygramy i jedziemy potem do Tychów. W playoffie jest gra do 4 zwycięstw, a ten pierwszy krok był bardzo ciężki, ale jutro dalszy mecz będzie jeszcze ciężki, bo ja sobie myślę, że Tychy chcą jeden mecz zdobyć u nas, ale my zrobimy wszystko dla tego, aby to było 2-0 dla nas. TV Podkarpacie.pl